Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszego województwa, naszych miast i naszych wsi, a także nasi goście. Tegoroczne święta Wielkiej Nocy przychodzi nam spędzić w bardzo trudnych okolicznościach. Nie było jeszcze takich świąt, kiedy nie będziemy mogli spędzić ich z tymi, których kochamy, z tymi, których chcielibyśmy ugościć, spędzić wspólnie wielkanocne święta, zasiąść przy stole świątecznym. Troską otaczamy przede wszystkim tych, których dotknęła już choroba koronawirusa, którzy są chorzy, pełni niepokoju, lęku o swoje zdrowie, o swoją przyszłość. Spędzają ten czas w szpitalach lub na kwarantannie. Chciałbym, aby wszyscy w naszym województwie w tym trudnym czasie jednak wykrzesali w sobie optymizm i nadzieję na przyszłość. Wszak święta Wielkiej Nocy to święta wyjątkowe, które wydaje się w sposób nieprawdopodobny, ale wyrywają człowieka z niemocy, z jego słabości ku wieczności, ku wiecznej radości. Wiem, że dzisiaj troski nie pozwalają nam na głębsze refleksje, troski dnia codziennego, ale sądzę, że święta Wielkiej Nocy mimo wszystko, mimo tego ograniczenia, w którym się znaleźliśmy, będą w naszych domach radosne nadzieją, tym, że wspólnie, solidarną odpowiedzialnością, współodpowiedzialnością za najbliższych, za najbardziej potrzebujących, a mam na myśli osoby starsze, szczególnie narażone na choroby związane z koronawirusem, osoby samotne, schorowane, że właśnie one zostaną otoczone przez nas, naszą szczególną opieką i troską. Życzę Państwu, aby tegoroczne święta mimo wszystko upłynęły w dobrej, pogodnej atmosferze rodzinnej. Żebyście nie zapomnieli zadzwonić lub połączyć się przez Skype'a z najbliższymi. Żeby przy śniadaniu wielkanocnym nie zabrakło wspomnienia wszystkich, których powinniśmy ogarnąć naszą miłością. Proszę szczególnie pamiętać i w modlitwie, i w myślach o tych, którzy na co dzień walczą o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wciąż są na pierwszej linii frontu. Są to lekarze, pielęgniarki, ratownicy, policjanci, służby ratownicze, straż pożarna i wiele innych osób. Szanowni Państwo, życzę Państwu nade wszystko zdrowia, żebyśmy nie ulegli koronawirusowi, żebyśmy dali mu radę. Wszak jest to niewidoczny wróg, ale skoncentrujmy się na tym, abyśmy potrafili pokonać tę zarazę. I w ten sposób zbudujmy w naszym domu, w naszym regionie atmosferę nadziei. Niech święta zmartwychwstania wszystkim służą w odnalezieniu sensu życia i wspólnej wzajemnej solidarności. Wesołego Alleluja!